Że Ukraińcy wyeliminowali z walki 700 tysięcy żołnierzy rosyjskich. To ich policzył, tych zabitych. To no właśnie. Ci dwaj panowie z Waszyngtonu i z Pekinu dojdą do porozumienia. Jedni wstrzymają Ukraińców, drudzy wstrzymają Rosję. Między Rosją a Ukrainą wykopana została przemoź nienawiści. Na wiecie, W tej chwili rzucanie się Rosjan na to w zasadzie byłoby jakby upadkiem tego imperium Putina. Pierwszy nowoczesny podręcznik o wywiadzie osobowym. Zamów już dziś na fanbook.store. Andrzej Derlatka, dzień dobry. W skali zagrożenia dziś o perspektywie zakończenia wojny w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej sytuacji i stanowiska Zachodu. Moim i państwa gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, wybitny specjalista w dziedzinie działań wojsk na froncie, strategii i taktyki walczących stron, były wiceministra obrony narodowej. Witam serdecznie, panie generale. Witam pana pułkownika, dzień dobry, witam państwa. Panie generale, w różnych miejscach na świecie powstają projekty dotyczące Ukrainy, w jaki sposób zakończyć tę wojnę. Brazylia i Chiny przedstawiły projekt porozumienia sześciopunktowy, w którym zakłada się przede wszystkim zawieszenie działań wojennych na aktualnej linii frontu. Węgry również włączyły się w sposób dość niespecjalnie szczęśliwy w te działaniach. W czasie wizyty Orbana w Kijowie, Orban również zaproponował zawieszenie broni. Kanclerz Scholz też stworzył grupę w ramach SPD, która pracuje nad tego typu koncepcją, w jaki sposób można zakończyć w miarę szybko tą wojnę. Brytyjczycy, Kate Stramer, premier Wielkiej Brytanii, po konsultacjach wywiadu brytyjskiego i amerykańskiego, po konsultacjach z prezydentem Bidenem, również powiedział o tym, że istnieje perspektywa szybkiego zakończenia wojny. Sam prezydent Zyleński również przygotowuje projekt zakończenia wojny. Ma w październiku z tym projektem udać się do Stanów Zjednoczonych, ma rozmawiać z prezydentem Bidenem, z wiceprezydentem Kamalą Harris i z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Według przecieków prasy niemieckiej, a Niemcy są najbliżej w tej chwili z Ukraińcami, więc można wierzyć w te przecieki, Zelenski przewiduje zawieszenie działań wojennych, ale na niektórych odcinkach frontu. Po drugie, wystąpił do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników na zachodzie o takie wzmocnienie militarne Ukrainy, by Ukraina mogła prowadzić te negocjacje z Rosjanami z pozycji siły. Jednocześnie Zelenski zażądał od Amerykanów zgody na użycie broni zachodniej przeciwko celom na terenie państwa rosyjskiego. Amerykanie są sceptyczni i uważają, że żaden nowy rodzaj broni nie zmieni sytuacji na froncie, że to jest zupełnie niepotrzebne, że trzeba szukać porozumienia i stawiać sobie realistyczne cele. Brytyjczycy wydaje się, że są skłonni udzielić zgody na używanie tej broni przeciwko celom w Rosji. Jakie jest zdanie pana generała? Czy Ukraina ma jeszcze szansę w tej wojnie? Znaczy, moim zdaniem kluczową kwestią, niezależnie od tego, że wszyscy podejmują wysiłki, żeby doszło do zawieszenia broni, ale oczywiście nie na takich warunkach jak w 2014 roku, to, które to warunki porozumień mińskich upokorzyły Ukrainę. W związku z tym moim zdaniem kluczową kwestią jest to, żeby Ukraina cały czas miała zdolności do prowadzenia wojny. Nie można pozbawić w tej chwili Ukrainy zdolności do prowadzenia wojny, czyli nie dostarczyć jej, nie dostarczyć jej broni i amunicji, bo jeżeli do tego dojdzie, że Ukraina nie dostanie broni i amunicji, Rosjanie mając przewagę osiągną swoje cele zarówno na polu walki, jak i przy stole negocjacyjnym tego dopuścić nie można. Stąd moim zdaniem kluczową kwestią jest cały czas wsparcie Ukrainy w broni i amunicji. I to jest kwestia nasza Zachodu, żeby to wsparcie szło tak, żeby Ukraińcy mieli możliwość prowadzenia walki i żeby nie dali się pobić Rosjanom. To jest sprawa pierwsza. Druga kwestia to jest ustalenie jakby pozycji wyjściowej do negocjacji, czyli wzdłuż jakiej linii rozgraniczenia ma dojść do zawieszenia broni. Jeżeli miałoby, miałoby dojść do zawieszenia broni, to moim zdaniem wzdłuż całej linii frontu, to po pierwsze, i pytanie jest takie, czy Rosjanie zgodzą się, żeby to też przebiegało przez terytorium obwodu kurskiego. To pozostanie zagadką dla nas. Podejrzewam, że Rosjanie będą tak długo odzekali termin negocjacji, aby odzyskać obwód kurski. To jest sprawa pierwsza. Druga rzecz, moim zdaniem, jeżeli miałoby dojść do zawieszenia broni, to nie może być kontaktu bezpośredniego między wojskami, bo tego zawieszenia broni nie będzie. Front będzie cały czas aktywny i jeżeli nie dojdzie do rozdzielenia wojsk, podobnie jak to miało miejsce w Korei, między Koreami Północną i Południową, to nigdy nie będzie to strefa rozdzielenia i cały czas będzie aktywność czy istyczność bojawa wojsk. Czyli cały czas będzie front czynny. Jedna kwestia dla mnie, moim zdaniem kluczowa, to jest, e Fakt, że do wstrzymania działań i do podjęcia negocjacji oraz rozdzielenia wojsk dojdzie wtedy, kiedy Waszyngton z Pekinem się porozumieją. Bo moim zdaniem kluczowymi i decydującymi będą postawa Pekinu i Waszyngtonu. Jeżeli ci dwaj panowie z Waszyngtonu i z Pekinu dojdą do porozumienia, jedni, i jedni wstrzymają Ukraińców, drudzy wstrzymają Rosjan. Wtedy dojdzie do e, tego, o czym wszyscy mówią, o zawieszenia broni, bo pokoju nie będzie między tymi państwami przez wieki na pewno. I moim zdaniem jeszcze jedna rzecz e, bardzo ważna to to, żeby obie strony zadeklarowały gotowość do tego, że przyjmą te zobowiązania, które powodują, że nie będą prowadziły wobec siebie żadnych działań agresywnych, aktywnych przez taki czas, jak będzie, będą te porozumienia obowiązywały. Jak długo one będą obowiązywały, trudno powiedzieć, ale Moim zdaniem kluczową kwestią w tym wszystkim to jest zapewnienie Ukrainie suwerenności i niezależności absolutnie od Moskwy. Pytanie pozostaje dla Ukraińców kluczowe, czy godzą się na utratę jednej części Ukrainy. Jak do tej pory wszelkie porozumienia z Rosją były odrzucane przez społeczeństwo ukraińskie. Obecnie prawie połowa Ukraińców, tam w różnych, w różnych badaniach, godzi się na jakiekolwiek rokowania z Rosją. To znaczy, że już pogodzili się z tym, że znaczna część terytorium ukraińskiego odpadnie od Ukrainy, prawdopodobnie już na zawsze. Oczywiście zawieszenie broni nie oznacza traktatu pokojowego i ustalenia nowogranic. Formalnie te obszary, z punktu widzenia Ukrainy będą okupowane przez Rosję. Z punktu widzenia Rosji oni już włączyli decyzją Dumy te obszary do swojego państwa, włącznie z częściami, które wojska rosyjskie nie zdobyły jeszcze, ponieważ część obwodu Zaporowskiego i Chersońskiego nie jest jeszcze zdobyta przez armię rosyjską, aczkolwiek i głównym zadaniem jest wypchnięcie wojsk ukraińskich Poza Dniepr i tak naprawdę przywrócenie granicy, która przez ponad 100 lat istniała między dawną Rzeczpospolitą, Pierwszą Rzeczpospolitą, a Rosją Carską. Na Dnieprze. Na Dnieprze, dokładnie. I ich została tak naprawdę zaakceptowana dopiero w 80 lat po zawarciu porozumienia w Moskwie tak zwany pokój grzymołtowski dopiero zaakceptował Sejm Konwokacyjny w 1764 roku. Co pokazuje, jak wielkie emocje ta sprawa wzbudzała na terenie Ukrainy i jak mocno nie godzili się Rusini, którzy zamieszkiwali te tereny na jakiekolwiek koncesje tutaj w tej sprawie. Ta sprawa oczywiście będzie jednoznacznie pokazywała, że Między Rosją a Ukrainą wykopana została przepaść nienawiści. Na wieki. Na wieki, trzeba przyznać. I wydaje mi się, że z tego punktu widzenia, z punktu widzenia polskiego, bo mówimy o różnej skali zagrożenia, to jest zjawisko korzystne, bo dobrze mieć jest sąsiada, który blokuje większego, groźniejszego sąsiada przed ewentualną agresją przeciwko Polsce. Jak pan generał ocenia operację Kurską? którą podjęła Ukraina. Wejście na teren rdzennych ziem rosyjskich, chociaż dowódcy ukraińscy mówili, że wkraczają na tereny, które kiedyś należały do Litwy Księstwa Kijowskiego. I to przewracanie rdzennych ziem ukraińskich macierzy. Więc to takie trochę drażniące dla Rosjan opinie były prezentowane w mediach. Oczywiście w czasie wojny różne obie strony prezentują swoją propagandę. Więc to tak trzeba raczej traktować. Ale e, operacja, o dziwo, trwa już e, ponad miesiąc. Tak, kształt granic nie będą kształtowały stare mapy sprzed wieków, które pokazują między innymi Wielkie Księstwo Litewskie, ale rzeczywistość na polu walki. E, to, o czym Pan wspomniał, operacja Kurska, ona miała, te, ta operacja e, była prowadzona po raz kolejny, czwarty raz. Wcześniej były to działania rajdowe, typowe działania rajdowe oddziałami rajdowymi, oddziałami dzielnymi, które wchodziły w zaskoczenie na terytorium obwodu kurskiego czy rozbijały armię rosyjską, wiązały armię rosyjską, po czym, kiedy Rosjanie wprowadzili większe siły do operacji, te oddziały rajdowe wycofywały się z terytorium obwodów kurskiego czy za granicę rosyjsko-ukraińską i w zasadzie na tym te działania poprzestawały. Ta operacja kurska zaskoczyła chyba wszystkich Ukraińców też że udało się Ukraińcom tak szybko rozbić obronę rosyjską i tak wejść szybko w głąb obwodu kurskiego. A skoczyło to Rosjan. Rosjanie nie przewidywali chyba takiego silnego uderzenia. Utrzymywali na tych rubieżach obronnych wojska drugiej kategorii, które się dały szybko pobić armii ukraińskiej. I wydaje się, że kiedy wojska ukraińskie doszły tak głęboko, zajęły pozycje obronne, na dobrą sprawę, ten potencjał, którym oni dysponują, był wystarczający do tego, żeby odpierać ataki, sporadyczne ataki armii rosyjskiej. W związku z tym Rosjanie skierowali w ten rejon swoje odwodowe wojska, które szykowali wszystkie na Błód Harkowski, prawdopodobnie z rejonu Boronera. Te wojska przegrupowały się do Budu no, Kurskiego, podjęły przeciwdziałanie, podjęły kontrataki, przeciwderzenie nawet w skrzydło armii ukraińskiej. Okazało się, że Ukraińcy uderzyli w te wojska również w skrzydło. Zatem ta walka, ta, ta, ta bitwa w zasadzie trwa ona się rozwija. I wydaje się, że poziom zaangażowania armii rosyjskiej jest niewystarczający do tego, aby Ukraińców z obwodu kurskiego dzisiaj wypchnąć. Rosjanie muszą zwiększyć potencjał i wtedy, kiedy będą nadchodziły te negocjacje, kiedy będą y, rozmowy miały się zacząć, to Rosjanie takie wysiłki podejmu, aby odzyskać obóz Kurski, ponieważ obóz Kurski moim zdaniem dla Rosjan nie może być przedmiotem negocjacji, a dla Ukraińców byłoby bardzo wygodnym atutem, ponieważ to byłby silny argument w negocjacjach ze strony ukraińskiej. Dla nas ważne jest to, żebyśmy wspierali Ukrainę, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby Ukraina miała potencjał do walki, żeby nie uległa Rosji. Zgadzam się całkowicie z tym, co pan generał powiedział. Natomiast jeśli chodzi o obwód Kurski, Szojgu w kontekście negocjacji powiedział, że o żadnych negocjacjach nie będzie mowy, dopóki obwód Kurski nie wróci do Rosji. Natomiast Putin wyznaczył termin do 1 października, żeby ten obwód Kurski odzyskać. Nie specjalnie Rosjano wychodzi, ponieważ zdaje się, że tam około 8 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Jest w zagrożeniu okrążenia. I to byłaby poważna, poważna strata dla Rosjan, poważny problem, bo to już jest znaczna liczba żołnierzy, która może zabraknąć, może zabraknąć w armii rosyjskiej. Generalnie chodzi głównie o to, jak długo Ukraińcy będą wiązać te siły rosyjskie, jak długo Ukraińcy będą mieli te wojska w kurskim i na ile te wojska będą przygotowane do obrony, żeby odpierać ataki armii rosyjskiej. rzecz kluczowa, to jest zdolność armii ukraińskiej do wykonywania głębokich uderzeń na kierunku kurskim. Jeżeli oni będą dalej wykonywali uderzenia na głębokość 80 i dalej, to wojska rosyjskie będą miały problemy z dojściem do rubież ataku i podjęcia e, ataków na pozycje armii ukraińskiej. I moim zdaniem kluczem, który e, zamknie szansę Rosjan do odbicia obwodu kurskiego do 1 października to jest ta zdolność do tego, że będą ich odwody i drogie rzuty paraliżowane uderzeniami dalej głębokimi armii ukraińskiej. To jest e, trudna sprawa, aczkolwiek e, e, mnie to nie zdziwiło, że Ukraińcy odnieśli taki sukces, bo tak naprawdę jest to bliskie naturze Ukraińców, starej kozackiej naturze. Oni e, preferowali w historii działania manewrowe, szybkie uderzenia, ich, akurat ten przebieg wojny w tej chwili między Rosją a Ukrainą mocno przypomina przebieg pierwszej wojny światowej. Jest to tak naprawdę wojna pozycyjna z krwawymi atakami z obu stron, trzeba przyznać, bo straty po stronie ukraińskiej też są ogromne, o czym się nie mówi. Oczywiście armię są wyczerpane bardzo mocno. Zgadza się. Czytałem niedawno taką analizę z CIA. Oczywiście trzeba odrzucać. To, co obie strony publikują, zwłaszcza te, te, te takie totumfackie informacje o tym, że Ukraińcy wyeliminowali z walki 700 tysięcy żołnierzy rosyjskich. To ich policzył, tych zabitych? No właśnie. Tak. Ja zawsze pytam o to, skąd macie takie informacje, że e, macie na przykład za dobę tysiąc zabitych? Kto ich policzył? Tak, właśnie. polowalki. No. No to jest to, niemożliwe. No, oczywiście. Jest to propaganda wojenna. Obie tak strony stosują propagandę Racy. wojenną. Tak jest. To jest zrozumiałe. Natomiast CIA policzyła, oszacowała straty obu stron. Więc jeśli chodzi o stronę rosyjską, oszacowali, że to jest między 120 a 103 tysięcy, 130 tysięcy zabitych i oczywiście trzy razy więcej rannych, bo mniej więcej takie tak są proporcje w przypadku walk. W przypadku Ukrainy obliczyli, oszacowali w zasadzie, bo trudno mówić o obliczeniu, że Ukraina straciła 80 tysięcy zabitych. Co w przypadku obu stron walczących. To jest ogromna dotkliwość dla Ukrainy. Ukraina w tej chwili liczy, jak się szacuje, około 25 do 27 milionów ludności. W momencie, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, to Ukraina liczyła 45 milionów ludności. Wskutek wojny, która trwa, z 35 milionów, które były w trakcie były obywatelami ukraińskimi w momencie, kiedy zaczynała się wojna, napaść rosyjska na Ukrainę. Około 8 milionów znalazło się na terenach okupowanych. Około 5 milionów to są uchodźcy, którzy znaleźli się w Europie, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Także zostało z tych 35 milionów około 27, a niektóre szacunki podają 25 milionów. To jest ogromna strata dla Ukrainy i Ukraina. Tak zwanym walczy ostatnim sił. Druga sprawa jest to kwestia szans na odzyskanie terytorium okupowanego. To trudno się z Ukraińcami na ten temat rozmawiać. Oni nie dopuszczają myśli, że nie wrócą na to, do Donbasu, do Ługańska, nie odwrócony będzie im Krym. Jednak nie mają sił, żeby to odzyskać. Potrzebny jest większy realizm. Ale ten realizm oznacza upokorzenie Ukrainy. Może oznaczać też utratę szans na to, żeby znaleźć się członkiem w Sojuszu Północnoatlantyckim, ponieważ zarówno Rosjanie, które powołują się na porozumienie stambulskie, które przewidywało neutralizację Ukrainy, zmniejszenie siły zbrojnej do symbolicznej armii, można powiedzieć, poniechanie starań się o członkostwo w NATO i oczywiście Rosjanie uważali, że do rozważenia byłaby prawa członkostwa w Unii Europejskiej. Projekt Trumpa, na ile oczywiście pan wiceprezydent Vance były, znaczy, który, który może zostać wiceprezydentem, jeżeli Trump wygra wybory, przewiduje, że Ukraina nie znajdzie się w NATO. Byłoby to straszne, ale taka perspektywa dla Ukrainy istnieje. Jak pan generał ocenia szansę na to, że Ukraina da radę z tymi problemami, które są i gospodarczymi, i z tymi, które są na, na froncie, i armia ukraińska nie upadnie, nie pójdzie w rozszypkę. Kwestią dla mnie zasadniczą, o czym Pan wspomniał, to jest to, czy Ukraina może być członkiem NATO, członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli Putin w wyniku porozumień o, o zawieszeniu broni wprowadzi do zapisów to, że Ukraina może być członkiem Unii Europejskiej, ale nie może być członkiem NATO, to znaczy, że Ukraina zostanie przez Putina pozbawiona, pozbawiona suwerenności. To znaczy, że dla mnie znaczyło to będzie, że Ukraińcy nie mają prawa do niczego, że są kolonią rosyjską. I jeżeli my do tego dopuścimy, to znaczy, że Ukraina tę wojnę przegrała. Zgadza się. To ja się... Politycznie. Politycznie, Politycznie tak. bo sobie wyobrażam, że. Kolejnym krokiem może być na przykład agresja na Polskę za parę lat, o czym mówi premier i mówił bbn u i że w walkach pokojowych, które nam narzuci Moskwa, będzie, że Polska ma wyjść z NATO. Czyli to będzie pozbawienie polskiej suwerenności. Stawią się w takim położeniu za parę lat, w jakim położeniu teraz jest Ukraina. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że Ukraina będzie pozbawiona suwerenności, niepodległości. A obie armie są wyczerpane, i moim zdaniem obie armie. Y, w tej chwili niestety na wielki wysiłek. Rosjanie też gonią, może nie reszką sił, ale Ukra Rosjan nie znaczy już na wiele, jeśli chodzi o rozwinięcie dużych operacji. W związku z tym, e, cisną w Donbasie, bo muszą, e, zgodnie z dyrektywą, e, tą, którą przekonfigurował Putin po przegranej bitwie o Kijów, on przekonfigurował swoje te strategiczne, wskazał Donbas jako cel strategiczny i do tego dążą. I tak jak mówiliśmy tu wcześniej, że granica będzie pewnie, na, między Ukrainą a Nową Rosją na Dnieprze. Moim zdaniem szanse na jakiekolwiek rozstrzygnięcia w tej chwili na polu bitwy są już niewielkie, ponieważ, tak jak powiedziałem, obie armie są mocno wyczerpane działaniami zbrojnymi i one nie mają zasobów ludzkich głównie na to, żeby te operacje, działania wojenne prowadzić z dużym rozmachem. Ani Rosjanie, ani Ukraińcy w tej chwili nie mają takich zasobów, takich rezerw, takich odwodów. Aby móc prowadzić wielkie operacje, które mogłyby zmienić losy tej wojny. Panie generale, jest jeszcze jedna sprawa, jeden aspekt, który jest niezwykle niepokojący. To jest kwestia jedności Zachodu. Oczywiście o tym, o czym Pan mówił, to są rzeczy ważne, podstawowe, ale jest warunek, że Zachód, podobnie jak do tej pory, jest zjednoczony. Oczywiście wielka tu rola jest prezydenta Bidena, który ku zaskoczeniu wielu, w tym i mojej osoby, okazał się mężem stanu. On stanął na czele NATO i podjął ostre działania, które i odważne działania, trzeba przyznać, które spowodowały, że Ukraina nie upadła w pierwszych tygodniach wojny. Oczywiście też jest i wielka zasługa też strony polskiej i prezydenta Dudy, który w tej sprawie miał decydujący, myślę, bos o udzieleniu w pierwszych dniach wojny wielkiej pomocy Ukrainie, bo to nie chodzi tylko o te 400 czołgów. To chodzi o stworzenie zaplecza, o dostaw i aprowizacji dla całej armii ukraińskiej, z zasobów polskich. Myśmy się otworzyli dla Ukrainy i tak ten stan trwał przez tak długo przez wiele miesięcy, tak długo. Jak się nie powłączały też inne państwa Zachodu. Taktyka Ukrainy w stosunku do, do, do Rosji była uzależniona w dużym stopniu od tego, jak jej pomagaliśmy. Jeśli chodzi o stanowisko NATO, zagrożenie wojną nuklearną, bo oczywiście Rosja cały czas straszy wojną nuklearną. Ostatnio pojawiło się zagrożenie dla Rzeszowa na przykład, że zostanie zatrakowany Rzeszów. Nie wiadomo tylko, czy to będzie broń nuklearna, czy to broń konwencjonalna. W każdym razie ten rejon jest mocno broniony, zarówno przez Amerykanów, Brytyjczyków i Polaków, więc raczej Rzeszowowi nic nie grozi i chciałbym uspokoić mieszkańców Rzeszowa, że tak bronionego miasta w Polsce drugiego nie ma. Natomiast na to stosowało taktykę gotowania żaby, to znaczy nie decyzja o jak najmocniejszej pomocy od razu, tylko stopniowania tej pomocy podgrzewania tej wody, po to, żeby nie stało się nieszczęście i Rosjanie nie zastosowali emocjonalnych ruchów, działań, które byłyby tragiczne i dla Europy, i być może dla całego świata. Natomiast to może się zmienić. Wspomnieliśmy już o tym, co przedstawił pan kandydat na wiceprezydenta Vance, ujawniając pewne zarysy projektu Trumpa. Wcześniejsze wypowiedzi prezydenta, byłego prezydenta Trumpa na temat NATO też pokazują, że są pewne wizje, które niekoniecznie są korzystne dla nas. Jest pewne ryzyko polegające na tym, że Trump, tutaj staram się być adwokatem diabła, chce skoncentrować wysiłki Stanów Zjednoczonych na ewentualnej konfrontacji z Chinami na Dalekim Wschodzie. I chce, by Europa. Przejęła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo tutaj na miejscu. Wypowiedzi Wansa powrzmiewał właśnie ten ton rezygnacji Stanów Zjednoczonych z mocniejszego zaangażowania się w bezpieczeństwo europejskie. Dotyczy to też i Ukrainy w jakimś stopniu. I to pokazuje pewną tendencję do wycofywania się z Europy, a Ukraina jest w Europie. I według tej wizji za Obronę i pomoc Ukrainy, pod odbudowę Ukrainy, byłaby odpowiedzialna Europa. Oczywiście z Niemcami na czele, że to był jako największa gospodarka, największe ludnościowo-państwo, to byłoby celem. Natomiast oczywiście pozostaje kwestia parasola nuklearnego. To też jest niedopowiedziane, czy on nadal będzie roztoczony nad Europą, czy nie. W tym przypadku, jeżeli Europa ma ponosić odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Czy dotyczy to tylko sił konwencjonalnych, czy też broni jądrowej? Bo tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się temu, co się stało, że Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO, to były państwa, które miały bardzo silne, bardzo potężne siły zbrojne, jednak uznały, że to nie wystarcza, że potrzebują parasola nuklearnego. Broń nuklearnej nie posiadają. Ten parasol nuklearny gwarantują Amerykanie. Co z tym będzie? Nie wiadomo. W każdym razie czekają nas poważne perturbacje. I być może poważne zmiany w sytuacji geopolitycznej Polski. Czy uważa pan, że ryzyko wojny z Rosją, ryzyko wojny z Rosją jako wojny Polski z Rosją i być może innych państw w perspektywie na przykład pięciu lat jest realne? Znaczy, dla mnie kluczową sprawą jest to, co się wydarzy w Rosji w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Na ile Rosja w wyniku tej wojny... E... Będzie w stanie odbudować swój potencjał e, militarny i gospodarczy. Wiemy z przekazów, które do nas docierają, z mediów też, że sytuacja w Rosji jest bardzo trudna. I jeżeli ten kryzys będzie się w Rosji pogłębiał, to e, Rosja będzie potrzebowała dużo czasu, żeby ten e, potencjał odzyskać. A dzięki potencjałowi ona do, przecież utrzymywała swoją pozycję w świecie. Ona już w tej chwili nie jest mocarstwem. Takim jak, jakim nam się wydawało, że jeszcze parę lat temu była. Absolutnie moim zdaniem Rosja nie jest mocarstwem i ze chwili groźbą bo dla Rosji to są te perturbacje, które mogą mieć miejsce w Rosji za kilka lat w ciągu najbliższej perspektywy. Co z kolei będzie zrzutowało na jej zdolności do, pro, do prowadzenia wojny z kolejnymi wrogami dla Rosji, jak NATO, w tym i Polska. Moim zdaniem Rosja nie będzie miała takiego potencjału. Szybko go nie odzyska. I Rosja będzie w zasadzie cały czas związana, czy może takim matni ukraiński, bo jeżeli doszło do konfliktu między Rosją a NATO, na pewno Ukraina się w ten konflikt włączy. Ona odbuduje swój potencjał. I Rosja ma tego świadomość. Więc Rosja, moim zdaniem, nie będzie szukała konfliktu z NATO. Tym bardziej, że Rosja widzi, co się z tym to dzieje. NATO się odbudowuje, NATO i Polska też odbudowują swoje. Potencjaje militarne, po to między innymi, żeby być siłami zdolnymi ostraszać jakieś zakusy Rosji. Nie wierzę w jakąkolwiek wojnę w tej chwili z Rosją, jeżeli chodzi o NATO, ponieważ NATO ma tą przewagę, i, i w tej chwili rzucanie się Rosjan na NATO w zasadzie byłoby jakby upadkiem tego imperium Putina. Tego, do tego nie dojdzie. Putin nie upora się szybko z Ukrainą i to widmo. Tej katastrofy w Rosji, tej gospodarczej, a w konsekwencji jakiejś społecznej cały czas nad Rosją wisi. Dlatego też moim zdaniem w najbliższej perspektywie zagrożenia bezpośredniego agresją Rosji na Polskę nie będzie. Natomiast my doświadczamy wojny hybrydowej, wojny informacyjnej, wojny psychologicznej. Bo proszę zauważyć, że blot rakiety do Polski powoduje ogromną histerię w mediach, wśród polityków, a to przekłada się na emocje w społeczeństwie. Tego nie powinno być, bo robi się z jednej rakiety taki problem, który wywołuje ogromne zamieszanie na polskiej scenie politycznej i w polskich mediach, co z kolei absolutnie daje satysfakcję Putinowi. Przecież on się nawet nie spodziewał, że jedna rakieta może tak wielkie zamieszanie w Polsce wywołać. Zatem wyklucza taką, taką możliwość konfrontacji zbrojnej z udziałem sił konwencjonalnych, a moim zdaniem Putin nie targnie się na użycie broni jądrowej, ponieważ prezydent Chin już mu dwa albo trzy razy Zakazywał używania tej broni, tym bardziej, że moim zdaniem Rosja imperium już nie jest, może regionalnym jeszcze zostanie, ale jest tak zwasalizowana wobec Pekinu, że w tej chwili Rosja bez Pekinu znaczyć niewiele będzie. Zgadzam się całkowicie. Zdaje się, że musimy naszą rozmowę kończyć. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję na te tematy podyskutować, zwłaszcza w aspekcie wasalizacji Rosji. Wobec Chin i zwłaszcza w aspekcie, na ile Chiny są w stanie pomóc Rosji, ponieważ dysponują ogromnymi zasobami i gdyby tylko to zależało od e, Rosji i od sytuacji, w której Rosja się znalazła, to Chiny mogłyby e, zastąpić praktycznie cały przemysł rosyjski dostarczyć jej broni, amunicji tyle, ile potrzeba, a już w tej chwili niektóre rodzaje broni, które posiadają Chińczycy, należą do najnowocześniejszych w świecie. Więc taka perspektywa może nastąpić w aspekcie wasalizacji. Druga sprawa to jest kwestia tego, co Rand Corporation opublikował parę lat temu, że Chiny będą w stanie przejąć Tajwan, militarnie oczywiście, to nie znaczy wcale, że użyją siły zbrojnych, bo to, to, to nie jest tożsame. Od 2027 roku, biorąc pod uwagę rozwój sił zbrojnych Chin, zwłaszcza marnarki wojennej, która już w tej chwili jest znacznie liczniejsza od marnarki amerykańskiej. Do tego Ameryka jest w sytuacji złej z uwagi na tak zwany terror odległości poprzez Ocean Spokojny. Tak czy inaczej, Rosja może być potrzebna Chinom, na przykład wywołując awanturę w Europie, po to, żeby odciągnąć Amerykanów od Dalekiego Wschodu. Różnie może być. Także tematów, tak może być. Tematów mamy więcej. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo. panie generale. Dziękuję. Mi zwykle miło.